Siema, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy jechać w teren, słuchajcie. Wiem, że jest bardzo, bardzo chaotycznie, ale zawsze jak jestem w stanie, to bardzo dużo się dzieje. I dzisiaj jedziemy całą bardzo dużą ekipą, ponieważ będę ja na Ezinie, Amelka na Rubinie, Magda na Jupiterze oraz Amanda na Miłce. Wszystkie konie poznacie, wszystko zobaczycie, więc co? Dziś mamy teren z perspektywy jeźdźca. Zapraszam! Jestem mega przygotowana, kupiłam sobie termobuty z kaloszem jakby na zewnątrz, więc fajnie, ale słuchajcie, te buty mają do siebie taki minus, że jak je założę w strzemie, to niestety nie pasuje. W strzemie jest za wąskie na takie buciory ogromne, no a je kupiłam, żeby po prostu łazić po padoku, no bo jednak troszeczkę błotka jest. Mimo, że już robi się wiosna, no to niestety nadal trochę błota jest i trzeba się przez nie przedostać, a szkoda mi trochę moich sztybletów, żeby je za każdym razem moczyć w tym błocisku. Teraz idziemy po konie. Mam już ze sobą uwiąz i kantar, Amelka też. No i co? Lecimy po te szkraby nasze. Dobra, otwieramy sobie. A, no w sumie możemy też dołem przejść, to jednak zamykamy. Dobra, powiem wam przy okazji, że na razie jestem tylko ja i Amelka. A, muszę przejść. A czekamy na Magdę i Amandę, ale przy okazji możemy sobie sprowadzić konie i już je trochę poczyścić. Na razie konie mieszkają tutaj na padoku. Jesteśmy w trakcie przenoszenia ich na ogromną łąkę, więc niestety jeszcze pewnie z kilka dni muszą tutaj pobyć, ale już niedługo będziemy mogli przenieść się na łąkę. O, Miłka sobie odpoczywa, leży, a ja idę do Ezina, któremu się już nie chce chyba jeździć. Dobra, łapię go i zaraz do was wracam. Przy okazji, jak lubicie odcinki ze stajni z końmi, to możecie dać kciuka w górę. Dobra, ja muszę go zapiąć, bo jedną ręką nie dam rady. I dzisiaj, tak jak już mówiłam, chodź. Idziemy? Dalej. Dobra. Przy okazji, tak jak mówiłam, dzisiaj mamy teren z perspektywy jeźdźca, a wcześniej robiliśmy oprowadzankę po stajni z perspektywy jeźdźca, dlatego jeżeli jeszcze nie widziałeś, bądź nie widziałaś, to nie wiem, na co czekasz. Masz tutaj albo tutaj, niestety teraz nie jestem w stanie powiedzieć gdzie, odnośnik do tego filmu. Jak coś, to będzie też w opisie, polecam zobaczyć, bo bardzo fajny. I też robiliśmy z tym pięknym panem, czyli Ezin. Dobra, docieramy do stajni, przywiązujemy Ezinka i bierzemy się za czyszczenie. Oj, zobaczcie, właśnie dlatego mówiłam o tych butach, bo już są całe w gównie. Mnie. Za przepraszaniem. Też przy okazji chcę powiedzieć, że dzisiaj jest tak piękna pogoda, że już po prostu szkoda było nie skorzystać z tego terenu, bo na razie zapowiadają ładnie, no ale wiadomo jak to jest w Szczecinie lubi się bardzo często zmieniać pogoda z takiej na przykład na deszczową, więc jest piękna pogoda, musimy to wykorzystać na teren. Napiszcie w komentarzu, czy wy też jeździcie w tereny konne. No dobra, to zabieramy się za czyszczenie, mamy szczotkę twardą. No trochę trzeba będzie tego pana wyczyścić, bo niestety tak to jest z siwymi końmi, że zawsze są brudne. No chyba, że je się umyje, no to wtedy wyjdą na padok i też będą znowu brudne. O, a przy okazji... Już. Stój. Przy okazji przyjechała już też Magda i Amanda i idą właśnie po Miłkę oraz po Jupitera. O, Jupiter. Miłka stoi tam z tyłu, tutaj strzałka jest... O, właśnie już jej nie widać. A Jupiter, próbuję zlokalizować Jupitera. A Jupiter gdzieś się ukrył, więc zaraz i tak go zobaczycie. A co tam się dzieje? Nie, trudno. Teraz grzywa. Ohoho, o, jak dobrze tutaj, dobrze to. O, jak on tutaj lubi. Tak, lubisz? Super. To jest w ogóle koń czystej krwi arabskiej. Tak, ciekawostka taka. O, z tej strony też. Dawaj mi tutaj grzywkę. No, grzywkę jeszcze trzeba wyczesać. Chodź.
No, dobry konik. Jeszcze grzywka, dawaj grzywkę. Dobra, kopyta też już poczyszczone, tylko nie wiedziałam niestety, jak to zrobić, żeby jedną ręką utrzymać telefon, a drugą kopystkę. O, dzięki za pomoc. I co? I teraz możemy już osiodłać naszego kochanego konika. W ogóle patrzcie, jaki fajny czaprak wliski. Dosyć ładny. I jeszcze ma tutaj taką fajną kieszonkę, można sobie schować jakąś wodę albo coś. Ale niestety ja mam ogromną butelkę wody, więc tu się nie zmieści. No trudno. Dobra, teraz siodło. Czas na siodło. Przenosimy. Siema. Przy okazji Madzia i Madzia z Amandą idą z Miłką i Jupiterem. Dobra, to te siodło jeszcze. Popręg jest. Zostały nam teraz strzemionka i o głowie. To co? O głowie. I jest. Dobra, to muszę zmienić teraz te swoje galosze na normalne sztyblety. Bierzemy te galoszo termobuty. O, mam nawet te skarpetki polarowe. To powinno być ciepło. Dzisiaj jak patrzyłam, to jest 6 stopni, więc nie jest tak źle jeszcze, no ale jeszcze jest dosyć chłodno zimowo. Wiecie, też na początku jechałam w tych sztybletach w samochodzie, bo na początku byłam na uczelni, a już byłam tak końsko ubrana, to wstyd mi było w tym czymś przychodzić. To już sobie byłam w tych sztybletach, bo wyglądają dosyć elegancko. No i jeszcze nie są poniszczone, nie? Także mamy je specjalnie do jazdy. Bo jednak tutaj to przydają się, no, takie kalosze raczej. Odstawiam buty i wsiadamy. Ach, jeszcze najważniejsze. Kask. No tak, bez kasku bym siadła, oczywiście. Jeszcze zapomniałam o jednej ważnej kwestii. Trzeba tu bramę otworzyć. Jest, jedna nam wystarczy. No, przejedziemy normalnie. Amelka już czeka na Rubinie, a ja jeszcze jestem na ziemi. To idziemy ze Zinkiem wsiąść. Tak. Już Amelka i Madzia siedzą. Amanda też już do nas idzie. No dobra. Nie mogę się doczekać. No dzisiaj taki teren możemy zrobić sobie trochę dłuższy, więc się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mówiłam, że dzisiaj można zrobić sobie dłuższy teren, więc będzie fajnie. A ty co? O. Siema. No i piękny zastęp mamy. Tylko nie skręcaj, gościu, sam. Mamy Amelkę, Rubina, Amandę, Miłkę, mnie, Ezina i Madzie, Jupitera. Siema. To musimy się przedostać przez to błoto. Dawaj, Ezin. Dasz radę. Dobra, udało się. I wyjeżdżamy. Ja żałuję, że wziąłem kurtkę, bo jest ciepło bardzo i się gotuje już. Serio? Tak. Jest zimno. Tak. Już widzę, konie same się ustawiły. Pierwszy Jupiter, potem Miłka, Ezin i Rubin. Ale zazwyczaj Miłka i Rubin się ze sobą lubią ścigać. A Jupiter za to jest taki, że jak jedzie ostatni, to się wkurza strasznie, więc nie może być ostatni. Ezin to tam lubi sobie być ostatni. On nie lubi być pierwszy. Także my raczej pierwsi nie będziemy. W ogóle fajny jest ten dźwięk, nie? Kopyt. Ja uwielbiam tego słuchać. Ja też, tylko że mam skrzypiące śruby. A sprzęt zawsze trochę skrzypi. O, mamy tłumy gapiów. Obserwują nas. No cóż, niecodzienny widok. W ogóle ja dzisiaj poszłam na stację, to widziałam wiewiórkę i dzięcioła. No tutaj jest fajny teren, taki bardzo leśny. Dużo zwierząt. Sarny. Przeważnie jak wyjeżdżamy do lasu, to widać sarny. I mamy trochę pod górkę, co do półsiadu przejdziemy. O, dobra. Zawsze jak się przejdzie do półsiadu na górce, to koniowi jest trochę wygodniej. Tak samo jak na przykład schodzimy z górki, to warto odchylić się trochę do tyłu. Wtedy jest wygodniej. Na razie na luźnych wodzach jedziemy. Mam też bacik, bo niestety... O, okej. Okay. Mam też bacik, bo Zina czasami trudno ruszyć do galopu. Ale wydaje mi się, że łódkami dam radę. No ale w razie czego to mam. No i jesteśmy ostatni. Także w sumie teraz to jest tak, jak powinno być. A Rubin i Miłka i tak pewnie będą ze sobą się ścigać, więc
Dawaj, troszeczkę podgonimy. Dawaj, dawaj. O, uwaga, mamy gałąź. Dobra. Jeszcze moment i ja powiem, kiedy kusujemy. Bo na razie to tam widzę, jacyś ludzie są. Nie wiem, czy ich widać w ogóle. Niebieską kurtkę czy już widać. Także przy ludziach lepiej nie kłusować, bo nigdy to nie wiadomo. Lepiej sobie na spokojnie przejść. W ogóle Ezin to się tak wyróżnia, bo ten, no jest biały, nie? I w nocy to się wręcz świeci, kurde. Jak przychodzę obok niego. Bo na przykład Miłka to w ogóle jej nie widać. Taka ciemna jest. Dobra, już wyjechaliśmy sobie z chodnika. Widzę, że Ezin sobie na bok zszedł. Taki jesteś odludek. Już minęliśmy sobie tamtych państwa, więc właściwie moglibyśmy już kusować. To co? Jedziemy? Tylko bez wyścigów. Jedziemy. O, jak tu drzewo się zawaliło. Kurczę. Zaraz będziemy przy takich koniach, to wam pokażę. Zawsze tu jest taki piękny widok. Facet trzyma konie, tak na wolno w biegu. I zawsze te konie podchodzą się przywitać. A naprawdę śliczne. Zaraz tam podjedziemy, to zobaczycie zresztą. Musieliśmy zjechać tutaj i do stępa, bo jedzie jakiś samochód. Trzeba przeczekać. O, to nie wiem, czy nawet to nie jedzie ten facet od tych koni. Chyba tak, bo się zatrzymał. No chyba tak, bo nawet się zatrzymał, żebyśmy spokojnie przejechały. Super. Dziękujemy. Fajnie, no. Bardzo miło ze strony tego pana. Bardzo fajnie. Ja zawsze lubię, jak tak ludzie reagują, a niestety nie zawsze tak reagują. Niektórzy specjalnie przyspieszają, trąbią i to jest strasznie chamskie, bo jednak zależy od tego nasze życie też, nie? Koń może się spłoszyć, a my wylądujemy gdzieś w krzakach i co wtedy? No dlatego zawsze też warto jechać z kimś. I widzę już teraz, z tej odległości, że są koniki, tylko kurde, jak trzęsie telefonem. Ja to mam taką beznadziejną stabilizację. No nic, to musimy tam podjechać, żeby zobaczyć. To ruszamy? O, jest pies. Kurde, dobra, jest pies, to musimy przejechać stępem. O, trochę widać tam konie w derkach siedzą sobie, skubią trawę. Pani przeszła do lasu, to możemy sobie ruszyć. Cały dzień mój zasłania Ezina, przez co wydaje się ciemny. Bo jedziemy akurat tak, żeby widać tutaj cień. O, jest piesek panią na spacerze. A my jesteśmy, można powiedzieć, na spacerku z końmi, tylko na koniach bardziej. Ezin już zaczyna pierdzieć. Dobra, i dostępam. Okej. To co, podbiegną do nas? O nie, bo są przegrodzone chyba tam. A jakoś mało ich się wydaje. Idziecie do nas, czy nie? Leniuszki. Nic nie widać. Dawajcie! Ja! Jadą! Jakie piękne, piękny widok, super. Ale słychać ten galop. Super. Przybiegły, super! Ale pięknie! Super! Zaraz zobaczycie, jakie one są piękniutkie. My lubimy się czasem zatrzymać i pooglądać. Zatrzyma się. O! Tutaj są skarognia. Tam mamy takiego fajnego kasztanka z latarnią. I dalej jest izabelowaty kucyk, ale go nie widać. Ezin, przestań mnie ciągnąć. Dziękuję. O, idą! Super! Piękny widok, super!
No to właśnie chciałam wam pokazać, że obok jest... No. Że obok jest taka wolnowybiegowa stajnia, to właśnie chciałam wam pokazać, bo super to wygląda. No i tam mamy nasze ukochane pole. Zaraz zobaczycie. Dobra dziewczęta, ruszamy kusem. Miłka już wie, co ją czeka. Hop. Siema. Dobra, za nimi dawaj. Dowracamy? Dawaj, galopem do Jupika. Nagrałam, super. Udało się, tak? Dobry koń. Dobra, słuchajcie, przegalopowane trochę. I teraz jedziemy sobie dalej w głąb lasu. Jak tam się, Amanda, trzymasz? Bo Miłka trochę poniosła galopem. Miłka to bardzo lubi biegać. No, Miłcia jest wygodna. Tylko właśnie jest szybka i to jest problem. Mimo, że jest najniższa. Najniższa stąd wszystkich jest, a jest najszybsza. O, pierwsi jesteśmy! Uhoho! Ezin prowadzi, kto to widział? Słuchajcie, tutaj kiedyś było bajoro, ale widzę, że już wszystko porosło po prostu, więc cudownie. A tu obok było takie pole i słuchajcie, jak pierwszy raz w teren się wybrałam, to pojechałam tam z tempem, tak stwierdziłam, a zobaczymy jak z tym polem, może jakąś fajną trasę trafimy i tak dalej. Właśnie z taką jedną dziewczynką pojechałam i tam okazało się, że takie są dziury pokopane przez kreta i po prostu jeszcze no, jakiś bagno chyba kiedyś tam było. Jest tak beznadziejnie, koń to no, dosłownie mógł w tej ziemi zatonąć. Czyż nigdy w życiu tutaj nie pojadę. Mogliby jakieś ostrzeżenie dać, skoro tutaj jest szlak konny, tam przed wjazdem właśnie tutaj na tą drogę jest taki wielki znak z napisem, że to jest szlak konny, to mogliby chociaż jakieś znaki postawić. Uwaga, nie wchodzić koniem, bo grozi zatonięciem. Ej, fajnie te cienie wyglądają, bym sobie tylko cienie nagrywała, bo chociaż trochę widać nasze sylwetki. Ale drzewa połamane. To przez tą wichurę pewnie. No. Ten Jupiter tak ładnie na nagraniu wygląda. Taki jest kolorystyczny, bym powiedziała. Słoneczko grzeje, fajnie, ciepło jest. Szkoda tylko, że ja jestem w kurtce polarowej, więc jest strasznie ciepło. I jeszcze dodatkowo mam polarowe skarpety. No, no. Ubrałam się jak na Syberię. Zima minus 30 stopni. O, i co, my przeskoczymy to? Nie, 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 niebezpiecznie. O! Nie, nie, nie. O, tutaj jest zbyt niebezpiecznie. Takie wysokości to można skakać na placu, ale w terenie to lepiej niższe przeszkody. O kurde, nie wiem czy będzie jak przyjechać, żebyśmy do tego dołu nie wpadli. Dobra, jakoś i będzie. Potem pamiętaj, że trzeba wrócić. Witam panią. Panie właściwie. Jesteś jedyną klaczą tutaj. Bo mamy Jupitera, Miłkę, Ezina i Rubina. Rubin piękny. Ale błocisko tutaj, widać, że jakieś traktory tu jeździły albo coś. Nie mam pojęcia, może jakieś kłady, ale kłady chyba nie mają takich dużych opon. To raczej traktory. O Boż, Ezin kasznął i piernął jednocześnie. On jest naprawdę świetny. Nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj. Pewnie wiatr trochę świszczy, no ale trudno. Nie wiem, czy mnie nawet słychać. O, kałuże, oczywiście wszystkie konie się boją, bo to coś strasznego.
kałuża, trzeba ominąć. Jak tam Rubinek? Dobra. O nie! Gałąź! Musiałam się obronić. Ale tutaj mamy parkour. Tylko nie dla konia, a dla nas. O! Mamy tutaj już ogrodzenie. Więc widać, że coś tutaj jest. Ale to mokły teren. Jak jezioro jakieś to wygląda. Wow! To jest pole prawdziwe, no. Prr, prr. Patrz, jakie tu jest pole. Wszyscy widzę się już ustawili. Dobra, to jak chcecie, to ruszamy. Sarny tam jeszcze są. Ezi nie widzi. No. Tam zawsze ten wyjazd. I one zawsze są tutaj i chcą wychodzić. Dlatego jest tam wyjazd. No. Jeżeli z powrotem rura, to właśnie widziałam, jak już skręcał, to już... Tak, wracamy już do stajni, Madzia z dwoma końmi w ręku. Amelka prowadzi Rubina, na którym jest Amanda, taka mała zamianka była. I ja ze Zinem. Zin też idzie w rączce sobie. Je. Wzięliśmy i wracamy. Niech też plecki mu trochę odpoczną od nas, nie? Po takim galopie. No, już tutaj raczej drogę pamiętacie do stajni. No już pokazywałam, przecież wyjeżdżaliśmy stąd, no nie to ona była. Cały czas jest. Konie do rozsiodłania, tylko zostanie Rubin. Jesteśmy już w stajni. Mamy też małą pomagierkę, Darię. No, więc Daria nam trochę pomoże rozsiodłać konie. Też się trochę nauczy, właśnie bo to też tu jest. Taka mała nasza stajedna. No, już chyba to wszystko poznajecie. Także... No, był męczący dosyć teren. Na pewno się wszystkie trochę zmachałyśmy. Szalone tereny też są. O nie, w tych nowych sztybletach przyszłam przez to błoto. Super. I mam już błoto ten na stopie. Już czuję w środku tego buta. Dobra, konie rozsiodłujemy. Oprócz Rubinka, tylko Rubin musi mieć poprawiony czaprak. No i Jezin, dobra. O. No spocony, dzisiaj dużo galopował. Dobra, tutaj siodło odkładamy. Odpinamy mu pod gardle. Dobra. I prowadzimy go do boksu. Chodź. Chodź, chodź kochany. Dobra. Tam widzę, Jupiter stoi. Ale my się zmieścimy. Sobie wsadzimy może Ezina do tego boksu. O! Właśnie, właśnie! I cały koń rozsiadł. Może sobie być w boksie. Dobra, zaraz to zamknę.
wzięłam też smaczki, to nagrodzimy nasze rumaki. O, tutaj zostawiłam. Bierzemy. Ezin! Coś dla ciebie. Ezin! Chodź o mnie. Cześć piękny, chodź. Dla ciebie przyniosłam. O! No Jezu, nie gryź mnie. Masz. No. A, pospadało ci, ale zaraz sobie weźmiesz, co? Dobra. A ja, jak z innymi konikami? Miłce też damy? Dobra, weźmiemy smaczki trochę. Wow! Lizawka! O! Widzę, że już ci całą ukradła prawie. Po prostu ją ugryzła zamiast lizać. Nam, 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 nam. O, ty specjalnie jesteś nagrodzona, Miłka, co? Amanda zadbała o ciebie. A ty się dupą do mnie odwróciłeś? Ale masz, kochany, dla ciebie też trochę jest. O, mam, mam, nam, 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 nam. No, jeden wypluł, ale dałam mu kilka. Ale z nim tam pierdno, nie wiem, czy posłuchać. Także słuchajcie, teren dobiegł końca, nasza podróż też. Odpinamy kask. Dziękuję, że mi dzisiaj towarzyszyliście. Też dziękuję dziewczynom, no, moim jeźdźcom. No i co? Mam nadzieję, że filmy ze stajni wam się podobają. Jeśli tak, to wiecie co robić. Łapa, subskrypcja, dzwoneczek. A, to chyba nie muszę przypominać, nie? Do zobaczenia w kolejnych stajennych filmach. Piękną mam fryzurę, ja wiem. Jak nie mam mnie na YouTubie, nie odzywam się do was na YouTubie, to jestem na Instagramie. I tam też Instagram jest trochę koński, więc zapraszam. Dobra, dziękuję i cześć. Super dzisiaj była wyprawa, razem z wami.